Ten film nie jest dla widzów poniżej 13 roku życia. Jeśli dalej chcesz to oglądać, robisz to na własną odpowiedzialność. Hejka wszystkim! Wiem, że oczekiwaliście odcinka o koralach, jednak muszę trochę odpocząć od świata Nairan. A nie chcę zostawiać tak kanału znowu na pół roku. Dlatego chcę stworzyć dla was serię krótkich filmów o postaciach z innych moich fabuł, takich jak Black Star, Czerwony Smok czy Silver. Tak, trochę tego mam. Nie będzie to stała seria, tylko taka moja odskocznia od świata Nairan, więc nie oczekujcie odcinków zbyt często. Dalej, na razie głównym tematem są smoki, a nie jakieś moje inne wymysły. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o demonie, kobieciarzu, wrednym bydlaku oraz, wbrew pozorom, wspaniałym mężczyźnie, jakim jest Uhtred, zwany dla przyjaciół Uta. Demon z drugiego kręgu pożądliwości, który pochodzi jednej z moich najwcześniejszych fabuł, jaką jest Black Star. No to zaczynamy od technikali. Uta jest wysokiej klasy demonem, choć raczej pasuje do niego określenie upadły anioł. Jednak w przeciwieństwie do pozostałych upadłych, takich jak Lucyfer czy Azazel, nie pamięta on swojego życia jako jeden z aniołów. Jest on stałym bywalcem domów publicznych, nie tylko tych w piekle, ale także i tych na ziemi. Jego grzechem i demoniczną naturą jest rozwiązłość i praktycznie spotykanie się w jednym celu z każdym, kogo tylko on zechce. Jak każdy demon świata Blackstar, Iuta posiada trzy postacie. Ludzką, demoniczną i postać piekielnej bestii. Jako człowiek jest on wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną o opalonej skórze, czarnych włosach i fioletowych oczach. Taki, wiecie, typowy przystojniak. Jako demon nadal z twarzy i postury przypomina człowieka, jednak jego źrenice stają się pionowe, a uszy szpiczaste. Na głowie wtedy posiada parę rogów zakrzywionych do przodu, a na plecach ma parę czarnych, dużych skrzydeł, dzięki którym może latać. Posiada on także ogon zakończony pióropuszem, oczywiście czarnym, z fioletowymi oczkami. Jego paznokcie również stają się bardziej ostre, niczym pazury czy szpony. Jako piekielna bestia wygląda podobnie do gryfa. Jest pokryty czarnymi piórami i czarną sierścią. Jego szpony i pazury stają się fioletowe, grube, mocne i ostre. A z paszczy wypełnionej ostrymi zębiskami wydobywa się fioletowy, trujący dym. Potrafi on też wtedy zionąć fioletowym ogniem. Jego oczy stają się fioletowymi szklanymi kulkami, a rogi wydłużają się. W postaci piekielnej bestii demony są najpotężniejsze, no i najbrzydsze. Tak jak każdy demon wyższy, Uta posiada tatuaż będący paktem z Lucyferem, w tym świecie będącym władcą piekła i najpotężniejszym z demonów. Tatuaż Uty ciągnie się przez całe jego lewe ramię i kończy się na lewej piersi, gdzie posiada odwróconą czarną gwiazdę. Resztę tatuażu mogę określić jako bardzo skomplikowany rodzaj tribala. Na szyi nosi fioletowy kamień będący krysztalitem, czyli bardzo rzadkim minerałem świata Blackstar. Uta zawsze nosi ten kryształ przy sobie i nie pozwala go nikomu dotykać. A wszelkie próby ściągnięcia z niego tego kryształu kończą się śmiercią tudzież utratą ręki przez owego oponenta, o ile dopiszę mu szczęście. Uta jest bardzo bliskim przyjacielem Lucyfera i zagorzałym rywalem Azazela. Dlatego on, jak i Azazel, Astaroth, Belial i Pursan zostali wysłani z misją odnalezienia legendy legend, czyli ostatniego białego Seiki. Moc tego wspaniałego stworzenia jest w stanie przywrócić wszystkie demony do świata istot żywych i tym samym pozwolić im na zniszczenie wszystkich istot anielskich. Jako że Uta jest jednym z głównych postaci świata Blackstar, dlatego jego dokładne przygody będą opisane w historii, jaką pisze, gdy chce odpocząć od smoków. Obecnie mogę wam zdradzić, że pracuje on jako sprzątacz w Akademii Pierwszego Przymierza i od 40 lat jest poddawany próbie tudzież odwykowi czystości. A jako demon z drugiego kręgu piekieł jest to dla niego niezwykle trudne wyzwanie. No to teraz powiem wam o kilku ciekawostkach dotyczących Uty. Ten oto wspaniały demon jest panseksualny. Chyba was to nie dziwi, jako że jest demonem drugiego kręgu. Nie słynie on ze stałych związków, jednak w piekle posiada kilka demonów, z którymi spotyka się regularnie.
Są to m.in. sukub Aldrena i młody demon będący niegdyś człowiekiem Filome. Jest o kilkaset lat młodszy od Lucyfera, co sprawia, że jest jednym z pierwszych demonów. Jego ulubione danie to tradycyjny polski bigos. Najbardziej nie znosi ciemnego piwa i pomarańczy. Jest bardzo dobrym skrzypkiem i ma bardzo dobry słuch muzyczny. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co Wam mogę powiedzieć o Aucie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, który będzie każdy wie kiedy. Zapraszam jeszcze na Insta oraz DeviantArta. No i do zobaczenia w kolejnym filmie, być może o koralach. Do zobaczenia, cześć, czołem i pa! This woman is my destiny, she said. Ooh, shut up.